byłem tutaj przed sezonem, niestety nie widziałem ani jednej bramki. Mecz był mniej pasjonujący, no ale można powiedzieć, że przede wszystkim zespół wyglądał o wiele lepiej. Bardzo fajnie grają, stwarzają sytuację pod bramką, co jest bardzo dobre i no i podają bramki, a wtedy kibic się cieszy. No właśnie, jak oceniasz to spotkanie okiem kibica? No wydaje mi się, że Raków dzisiaj jest po chyba długiej nocy, po dużej imprezie, bo troszkę ospały jest, ale to nie ma wpływu chyba na drużynę UKS-u, ponieważ gra bardzo dobrze i cieszę się, że tutaj jestem po raz kolejny. Mieliśmy rozmowę z panią prezydent, która oczywiście również potwierdziła, że te trzy trybuny będą dobudowane, dlatego cieszymy się, że Nowocki Klub Sportowy będzie miał pełen stadion. Naprawdę nie możemy tutaj narzekać, bo mamy bardzo dużo wiernych kibiców, którzy są tutaj naprawdę od wielu, wielu lat. No, ja dzisiaj spotkałem na meczu wielu znajomych, z którymi kiedyś grałem jeszcze za czasów piłki nożnej, dlatego to są kibice, którzy mają we krwi UKS i jest to wspaniałe. Jako były bramkarz, chyba możesz być dumny z Michała Kołby, którego w tym sezonie wyjątkowo ciężko jest pokonać. Tak, słyszałem. No nie znamy się osobiście, ale słyszałem tak, że bardzo dobry sezon rozgrywa i co najważniejsze, no jeżeli zespół wygrywa, to wszyscy wtedy dobrze wyglądają. Pozycja bramkarza jest taką typową pozycją, gdzie on jeden może zadecydować o wyniku meczu, ponieważ jeżeli naprawdę dobry dzień, czy dobry wieczór, to może zatrzymać zespół przeciwnika. To może być wyjątkowy tydzień w historii UCL Klubu Sportowego. Mistrzostwo Polski siatkarek, awans piłkarzy do ekstraklasy. Takie chwile chyba nikt się nie spodziewał jeszcze parę tygodni temu, że może przybrać taki obrót. No tak, no przede wszystkim poczekajmy jeszcze na mecz trzeci, tak, bo siatkarki muszą jeszcze jeden mecz wygrać. Oczywiście są bliskie tego zwycięstwa, ale na pewno jest, no nadchodzą lepsze czasy dla łódzkiego klubu sportowego. No nie da się ukryć, że obiekty sportowe, które powstały tutaj na Aleja Unii, są to obiekty, które są gotowe właśnie na najwyższy poziom sportowy i najważniejsze jest też to, że pojawiły się odpowiednie osoby, tak? Prezesi związków, czy to w siatkówce, czy tutaj w UKS-ie, w piłce nożnej. Są to ludzie, którzy bardzo twardo stąpają po ziemi. Oczywiście bardzo dużo własnych funduszy kładą na zespół, ale robią to z głową, rozważnie, nie przepłacają zawodników i nie wyrzucają pieniędzy w błoto. I myślę, że tędy jest właśnie droga do odpowiedniego prowadzenia, zarządzania zespołem. Marcin Gorta to nie tylko były zawodnik UKS-u, nie tylko kibic UKS-u, ale także patron Szkoły Mistrzostwa Sportowego, który dzisiaj chyba na informację o tym, jaka duża była frekwencja na naborze do Akademii UKS-u, która współpracuje ze szkołą, mógł się tylko szeroko uśmiechnąć. Tak, no oczywiście, że tak. No, działamy z wieloma klubami, nie tylko łódzkim klubem sportowym i Akademią, ale z wieloma klubami. Cieszymy się przede wszystkim, że szkoła się również rozwija. Proszę pamiętać, że ta szkoła będzie, miejmy nadzieję, zapatrywała wszystkie organizacje, kluby sportowe w całej Łodzi, w całym województwie, a miejmy nadzieję, że któregoś dnia i w całej Polsce. My na tych szkołach tak naprawdę nic nie mamy. Chcemy tym dzieciom dać lepsze możliwości, lepszy start i przede wszystkim dać im więcej jednostek treningowych, gdzie na sam koniec najbardziej na tym skorzystają nie tylko dzieci, ale również kluby, w których ci zawodnicy grają. Była już okazja, była chwila, żeby odwiedzić podopiecznych uczniów szkoły, przywieźć z nimi piątkę? Jeszcze nie, ale wszystko mamy przygotowane. Myślę, że w najbliższe parę tygodni właśnie będziemy odwiedzali każdą ze szkół. Mamy cztery szkoły w Polsce, dlatego no, troszkę czasu trzeba, żeby to wszystkie cztery szkoły odwiedzić. I to nie będą takie odwiedziny godzinne czy dwugodzinne. Ja chciałbym z tymi dzieciakami troszkę więcej czasu spędzić, porozmawiać i to będzie bardzo ważne, żeby jak najwięcej się nauczyć na temat tych dzieciaków, na temat sukcesów tych dzieciaków i mam nadzieję, że to któregoś dnia będzie miało duży wpływ na nich. To żeby wywołać temat tej przyszłości, to powiedz, jakie w ogóle masz teraz twoje bliższe plany? Z wielką chęcią, bardzo bym chciał się na tym meczu pojawić i nie trzeba mnie namawiać, bo nawet gdybyście zamknęli drzwi i okna, to bym kluczką, dziurą od klucza wszedł do was tutaj, ale niestety wylatuję, w najbliższym czasie wylatuję i tutaj na meczu, kiedy będzie awans, miejmy nadzieję awans w 100% zagwarantowany, to niestety mnie nie będzie i mam nadzieję, że się pojawię na pierwszym meczu już w Ekstraklasie, co by było na pewno przeogromnym wydarzeniem, bo tak historia zatoczy koło, kiedy wyjeżdżałem do NBA, to UKS gra w Ekstraklasie. A teraz, kiedy do Niemiec wyjeżdżałem, tak UKS gra w Ekstraklasie, a teraz, kiedy kończę karierę, można powiedzieć, powoli wracam do Polski, to UKS z powrotem jest w Ekstraklasie, dlatego no, byłaby to niesamowita historia. Ale znając Ciebie, pewnie będziesz śledził w internecie, czy oglądasz znowu choćby na swoich profilach społecznościowych. Oczywiście, że tak. To jest podstawa. No, to jest taka prasóweczka poranna przy kawie czy przy herbacie, gdzie zawsze wchodzisz na Twittera, na Facebooka i patrzysz, co się dzieje w Twoich zespołach. To jest standardowe. Poza tym mam bardzo dużo ludzi, którzy w organizacji tutaj, czy w szkole, czy w klubie, gdzie
można powiedzieć, takim na tle dziennym i wysyłają informacje, co się dzieje.